Joanna od 5 lat ze swoim partnerem starają się o dziecko. Na ten moment doświadczyli razem 3 poronień i tracą nadzieję na to, że coś zmieni się w ich życiu. Patrząc na historię rodową każdego z nich, okazuje się, że ich mamy doświadczyły poronień w swoim życiu. Mało tego, ich babcie też pokazują w swojej historii stratę dziecka. W pierwszych dniach swojego życia umarło. Jak historia rodowa wpływa na to, co dzisiaj się dzieje w twoim życiu? Jak poradzić sobie ze stratą dziecka narodzonego, zmarłego przedwcześnie, czy też utratę ciąży długo wyczekiwanej, z którą były powiązane różne emocje? Zapraszam cię na webinar, gdzie będziemy o tym rozmawiać, w jaki sposób historie rodowe wpływają na nasze bieżące życie. Jak strata dziecka kiedyś kogoś w historii ma realny wpływ na to, co dzieje się aktualnie w twoim życiu. Zapraszam na webinar. Link znajdziesz w opisie tego filmu.